truskawka na torcie dzisiejszego wydarzenia. Zaczynamy. Gotowy. I od razu podbiega Tomek Hajto. Jednak się panowie zatrzymali. Kto pierwszy trafi? Kto pierwszy uderzy? Zaczął od low kicka Tomek Hajto. Lewy, lewy, prosty Bartmana. Pamiętajmy, to jest starcie w formule MMA. Może mieć obalenia. Bartman, państwo tego nie wiedzą, jest bardzo rozciągnięty. Robi szpagaty, kopie również bardzo wysoko. Atakujący kontra obrońca. Czyli wszystko się zgadza. Ale nie na raz, Tomek, nie na raz. Ponów. Lewy, prawy, trafił. Hajto. Mocny low kick teraz od Tomasza. Mam wrażenie, że Zbigniew na razie bada swojego przeciwnika. Podoba mi się, z jakim skupieniem ogląda to starcie Daniel Omielajczyk. On naprawdę tutaj śledzi bardzo uważnie, co się dzieje w klatce. Wiesz co, bardzo polubiłem Bartmana. Trafia Hajto. Idzie do przodu, czuje krew. Największy underdog na tym dzisiejszym wydarzeniu. Jest o krok od pokonania swojego przeciwnika. W olbrzymie tarapaty teraz Bartmana. Duży charakter Gianniego. Zresztą wszyscy tak mówili, że tak będzie, a on to udowadnia. Rusza teraz z atakami siatkarz. Spojrzał w kierunku narożnika, posłuchał podpowiedzi. I teraz ten wielki zasięg Zbyszka. Czy będzie wykorzystany? 3, 4, 5 uderzeń na korpus swojego rywala. Klinczy kolana z obu stron. Panowie teraz siłują się w klinczu. Który z nich zrobi to lepiej? Dopycha do siatki na razie Bartma. Minuta 10. Kolejny raz uderzona żebra Zbigniew Bartman. Chyba nie spodziewał się, że aż tak ciężką przeprawą będzie Tomek Hajto na samym początku. Właśnie mówił, że wiele osób mówi o tym, jak łatwe to będzie dla niego starcie, a on nie lekceważy Tomka. Wie, że nieważne jak będzie przygotowany, na pewno się postawi i widzimy to w tej pierwszej rundzie. Hajto postawił wysoko poprzeczkę. Chyba się nikt nie spodziewał tak naprawdę, że pokaże się tak dobrze. Blisko swojego narożnika jest Zbigniew Barton. Słyszy podpowiedzi, jak się uwolnić z tego nie do końca przyjemnego uścisku Hajty. I biegnie Zbyszek Bartman. Cały czas presja. Jakby wyczuł słabość, trafił pod drutkiem i teraz kolejne mocne uderzenia Zbyszka. Tomek Hajto w opałach. 20 sekund. I teraz prawy Hajty mocno trafia Bartmana. Ostatnie sekundy pierwszej rundy. Duże zmęczenie już, to są olbrzymi faceci. 2 metry Bartmana, niemal 2 metry Hajty. Ponad 100 kilo, to jest naprawdę kawał mężczyzny w klatce. Jedziemy dalej. Tutaj idą te cechy wolicjonalne. Teraz trzeba to pokazać w drugiej rundzie. Ładny prawy od Bartmana. Lewym odpowiedzią Hajto. Ale strafił teraz. Próbuje pedelady, czyli kopnięcia w głowę z pleców, natomiast Bartman bardzo przytomnie. Przepuścił to kopnięcie Hajto jak pauletę w 2002. Idzie Bartman z kolejnymi uderzeniami. I czy zastopuje Tomka Hajtę? Próbuje bardzo mądrze obronić się Tomek, natomiast Bartman jest na nim i jest bardzo elektryczny. Przechodzi pozycję, dusi. Oduszenie. I czy Bartman udusi Hajtę? Tak jest, koniec! Zbigniew Bartman wygrywa przez zduszenie. Piękna akcja w jego wykonaniu. Zwycięzcą walki przez poddanie w drugiej rundzie drogą duszenia z zapleców Zbigniew Bartman!